Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj wybierzemy się na giełdę komputerową, ponieważ tak jak was informowałem w poprzednich odcinkach, będę chciał wymienić swoją kartę graficzną oraz dysk SSD. Także dzisiaj jadę zorientować się, ile zapłacę za dysk SSD 500 giga i nową kartę graficzną, czyli GTX 1070 Ti. Także mam nadzieję, że ten materiał wam się spodoba i widzimy się już w drodze, także strzała. Powiem wam, że pogoda do jazdy jest naprawdę trochę do dupy, bo ma nieźle padać. Teraz jest strasznie mokro, ale może się uda dojechać bez żadnych powikłań. Także widzimy się na miejscu. Dobra kochani, powiem wam, że teraz już jest naprawdę spoko. Wyszło słoneczko, tam jak widzicie są jeszcze lekkie chmury, ale na szczęście już nie pada deszcz, więc no można spokojnie sobie dojechać na tą giełdę. Myślę, że mamy jeszcze około 5 km. Niedługo tam zajedziemy, bo oczywiście nie jadę sam. Także widzimy się niedługo na miejscu. Kochani, powiem wam, że naprawdę lubię przyjeżdżać na giełdę komputerową, nie tylko dlatego, że mają dobre towary za naprawdę niskie ceny, ale też dlatego, że każdy sprzedawca w naprawdę dobry sposób doradzi, jaki sprzęt dobrać, aby móc grać na wysokim poziomie. Na tej giełdzie jest naprawdę wszystko, części do komputera, laptopy, różne akcesoria komputerowe, gry i wiele więcej. Oprócz przyjechania tutaj, żeby zobaczyć cenę GTX 1070 Ti oraz dysku SSD, chciałem też sprawdzić ceny niektórych fajnych tytułów gier. Na przykład taki Wiedźmin 3 kosztuje już tylko 30 zł. Jest to naprawdę mała cena za tak dobry tytuł. Próbowałem się też dowiedzieć, ile kosztuje kierownica do komputera, ale były tylko takie, które miały 90 stopni obrotu, więc no w takiego Eurotrucka bym sobie zbytnio dobrze nie pograł, także na razie kierownicy nie kupuję, będę musiał popatrzeć gdzie indziej. Pani, w tym miejscu pozwolę sobie zrobić małą stop klatkę i zostawić tylko screenshota. Nie nagraliśmy rozmowy ze sprzedawcą, ponieważ było tam naprawdę dużo osób rozmawiało i nie byłoby słychać mnie, jak i zarówno tego sprzedawcy, ale powiem wam pokrótce, sam GTX 1070 Ti kosztuje tutaj około 200-300 tysięcy złotych. I przy sprzedaży mojej karty graficznej, czyli GTX 1050 Ti za około 500-600 zł, cena za GTX 1070 wyniosłaby mnie wtedy tylko 1800 zł, więc jest to naprawdę mało. Plus do tego dochodzi dysk SSD 500 GB i wtedy za wszystko wyniesie mnie to 2300 zł, więc jest to naprawdę mało za kartę graficzną. Za taką kartę graficzną, jaką jest GeForce GTX 1070 Ti oraz dysk SSD 500 GB. Dobra kochani, powiem wam, że jestem naprawdę zadowolony, jeśli chodzi o cenę tego wszystkiego, ponieważ za kartę graficzną tego GTX 1070 Ti i dysk SSD naprawdę nie zapłacę dużo, ale to już na spokojnie o tym wam opowiem, jak wrócę do domu, a tymczasem jadę na Kepsa, myślę, że też tam jakieś ujęcia nagramy, także widzimy się niedługo. No mam nadzieję, że dzisiaj pokażecie klasę i wygracie z Kolubiu, bo ja nie chcę, żebyście jechali do domu. Chodźcie, zajechaliśmy na kebaba. Powiem wam, że czekałem pół godziny na tego kebaba. Nie to, że stałem 10 minut w kolejce, bo gościu sobie poszedł zapalić. Jeszcze czekałem pół godziny na to, żeby mi zrobił jedzenie. O, jeszcze mięso upadło. O! No, tak się kebca nie je. Okej, mordeczki, jestem już w domu, nie będę wam się tutaj jakoś zbyt długo teraz na ten temat wypowiadał, ponieważ mówiłem już o tym kilka minut wcześniej. Także jak to wszystko będzie wyglądać? No ja będę sprzedawał swojego GTX 1050 Ti i wtedy przy zakupie 1070 wyniesie mnie tylko to 1800 zł, więc jest to naprawdę fajna sumka. I do tego, jeżeli kupię jeszcze ten dysk SSD 500 GB, zapłacę za wszystko 2200-2300, chociaż on powiedział, że na spokojnie w tych 2200 zł się zmieszczę, więc naprawdę super, ponieważ zależy mi też na tym dysku SSD, żeby to wszystko jeszcze płynniej chodziło, żeby ten komputer był naprawdę szybki. Chociaż i tak już na ten moment jest szybki, ale wiadomo, no wsadzając z niego dysk SSD będzie jeszcze szybszy. I to by było na tyle, także kochani, jeżeli ten materiał wam się spodobał, to oczywiście kciuk w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to kliknijcie suba z dzwoneczkiem, ponieważ wtedy będziecie dostawać powiadomienia na bieżąco, każdy mój film będzie do was docierał. Zapraszam was również na mój fanpage na Facebooku, do którego link macie tam na dole w opisie. I wyczekujcie, ponieważ za miesiąc tą kartę będę już trzymał tutaj w swoich dłoniach. Także trzymajcie, bo pozdrawiam. Cześć!